Dzień dobry, witam Państwa. Szanowni Państwo, dobiegł końca kolejny etap związany z odbudową i modernizacją Zakładu Przyrodoleczniczego. Tak jak już Państwo wiecie, w roku 2019 i 2020 zostało wykonanych szereg prac, począwszy od uporządkowania pogorzeliska poprzez wykonanie stropów, wymianę stolarki okiennej, wykonanie więźby dachowej. W chwili obecnej jesteśmy na etapie przymiarek do rozpoczęcia odbudowy wnętrz Zakładu Przyrodoleczniczego. Uzyskaliśmy już wszystkie stosowne decyzje, uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Do chwili obecnej koszty, nakłady poniesione na odbudowę Zakładu Przyrodoleczniczego sięgają kwoty 6,5 miliona. Przewidywane koszty odbudowy wnętrz to kolejne około 35 milionów. Szanowni Państwo, ja bardzo cieszę się jako przedstawiciel Zarządu Województwa, jako przedstawiciel samorządu pozostającego właścicielem uzdrowiska Szczawno-Jedlina, spółki uzdrowiskowej, że te prace idą do przodu. One idą w tempie, które nas satysfakcjonuje. Dobrze wiemy, że nie tylko ze względu na warunki, jakie są w zakładzie, ale również ze względu na sytuację spółki, no nie możemy tego zrobić tak naprawdę w ciągu kilku miesięcy, tylko cały proces, cała procedura musi odbywać się etapami, a odbywa się między innymi dzięki temu, że jest wsparcie zewnętrzne dla spółki. Spółka otrzymuje środki, które służą też w znacznej części na odbudowę Zakładu Przyrodoleczniczego, tej perły Szczawna Zdroju, która przez kilkadziesiąt lat przyciągała do Szczawna kuracjuszy, chociażby tą komorą baryczną, która była słynna w całej Polsce i też poza granicami kraju. My jako samorząd województwa w 2019 roku zdecydowaliśmy o przyznaniu 3 milionów złotych na dokapitalizowanie spółki. Część z tych pieniędzy została wykorzystana przy pracach, o których opowiadał pan prezes. W roku 2020, w obecnym roku było to 1 100 000. Obecnie trwają prace nad kolejnym budżetem na 2021 rok. Ten budżet będzie trudny ze względu na zdecydowanie niższe dochody budżetu województwa, więc jeszcze nie wiemy, ile będziemy mogli poświęcić pieniędzy właśnie na ten cel, ale jest to jeden z naszych priorytetów, jeśli chodzi właśnie o wspieranie uzdrowisk na Dolnym Śląsku. Zwracam również uwagę na to, że w ubiegłym roku po wizycie pana premiera Mateusza Morawieckiego prawie 1 800 000 złotych z rezerwy budżetu państwa zostało przekazane właśnie na odbudowę zakładu. Z tych pieniędzy wykonano dach i stolarkę okienną. No i dzięki temu obiekt bryła jest zabezpieczony i możemy powoli przystępować do tych prac dosyć mozolnych, które będą wykonywane wewnątrz obiektu. Będą one wykonywane, bo tak jesteśmy umówieni z panem prezesem, tak jesteśmy umówieni z kolegami z Zarządu Województwa, że właśnie odbudowa zakładu jest jednym z naszych priorytetów. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ja bardzo cieszę się, że trwają prace cały czas przy Zakładzie Przyrodoleczniczym w Szczawnie Zdroju, bo uzdrowisko jest naszym sercem, jest naszym tym głównym jakby zakładem pracy, a właściwie takim sercem naszego miasta, no bo Zdrój jest nierozerwalnie związany ze Szczawnem. Ale cieszy również to, co powiedział pan marszałek, że dla Zarządu Województwa, tak jak dla nas, jest to priorytet, żeby ten zakład jak najszybciej został oddany do użytkowania. Centrum miasta, podstawowy obiekt działalności uzdrowiska Szczawno-Jedlina i on no, musi wrócić do życia jak najszybciej i cieszą podejmowane działania przez Zarząd Uzdrowiska, czyli przez prezesa uzdrowiska, przez Zarząd Województwa. My staramy się w drobny sposób, na ile można, przedsiębiorcom pomagać. To, co w gestii miasta, tak też robimy i myślę, że zmierza to ku dobremu. Chciałbym, żeby jak najszybciej ten zakład przyrodoleczniczy, żebyście Państwo byli na otwarciu tego zakładu, żebyśmy my również uczestniczyli w otwarciu jak najszybciej zakładu, przywróceniu go do życia. Szanowni Państwo, nie ma Szczawna Zdroju bez dobrze działającej spółki uzdrowisko Szczawno-Jedlina. Nie ma dobrze działającej spółki Szczawno-Jedlina bez dobrze odbudowanego zakładu przyrodoleczniczego. Dlatego dzisiaj my jako mieszkańcy, ale też jako samorządowcy bardzo cieszymy się z faktu tego, że jesteśmy coraz
bliżej otwarcia, odbudowy tego serca naszego uzdrowiska i mamy nadzieję, że staraniami marszałka, staraniami pana prezesa uda się i pana burmistrza uda się jak najszybciej doprowadzić tą inwestycję do końca, bo wszyscy jako mieszkańcy pamiętamy tą noc, w czasie której spłonął ZPL. Dla wszystkich nas to był olbrzymi wstrząs. Dzisiaj powinniśmy wszystkie ręce położyć na pokład we wspólnej odbudowie zakładu przyrodniczego, zadbać o to, żeby jak najszybciej uzyskał on taką formę, która będzie przyciągała kuracjuszy. Ja się cieszę, bo rozmawiałem z panem projektantem, że nie tylko odbudowujemy ZPL, ale też nadajemy mu nową formę, dodajemy nowe funkcje. Takie funkcje, które odpowiedzą na potrzeby XXI wieku i odpowiedzą na potrzeby kuracjuszy, które mamy nadzieję jako samorządowcy, że będą oni spływali do naszego miasta tłumnie, bo nie ma Szczawna Zdroju, nie ma uzdrowiska bez kuracjuszy, bez turystów. Dlatego cieszymy się, że ten zakład będzie odbudowany i trzymamy, panie prezesie, kciuki. Zacznę troszeczkę tak osobiście. Jesteśmy dzisiaj w obiekcie pijalni wód mineralnych. Spłonęła ona w roku 1993 roku. Odbudową jej zajmował się mój tato, będąc tu dyrektorem technicznym, a mi zbieg okoliczności przypadło odbudowywać teraz spalony w 2018 roku zakład przyrodoleczniczy. Robię to w związku z tym, z taką wiedzą, jaką mam i z rzetelnością zawodową, ale też i bardzo osobiście. Szybko i sprawnie opowiem Państwu, na czym polegały nasze decyzje projektowe w uzgodnieniu z inwestorem na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, który opracował uzdrowisko. Plus wprowadzamy nowe, nowoczesne technologie, urządzenia zgodne z naszym czasem i z wymaganiami technicznymi. Front zakładu przyrodoleczniczego. Część kubaturowa jest już zabezpieczona, dach wykonany. Proponujemy uporządkowanie wejścia, małej architektury, schody. Powstałyby nowe z budulca lokalnego, z żółtego granitu, z rogoźnicy. Odtworzenie latarni wejściowych, dodających też ważności temu obiektowi. We wnętrzu widzimy hol, nowa forma holu z zachowaniem oczywiście detali, słupów, belkowań. Wprowadzamy pod patio sufit podwieszany szklany z elementami witraży. Cały obiekt składa się tutaj z kilku patio, które zostały zabudowane i na podobny sposób działamy tam. Co jest tu w tych wizualizacjach też plusem? Dodanie wreszcie basenu, którego brakowało w Szczawnie, w uzdrowisku. Jest to wymóg teraz proceduralny, aby taki zakład mógł działać. Jest to nieduży basen, wpisany fajnie w tą starą strukturę z zachowaniem wewnątrz okien, przez które możemy dyskretnie zaglądać w te przestrzenie, nie tracąc tego pierwotnego założenia. Projekt zagospodarowania terenu. Bryła sama zostaje w tym obrysie, jaki jest. Robimy przebudowę, za chwilkę pokażę. Natomiast w zakresie zagospodarowania nadajemy nowego charakteru wejściu, robimy nowe ścieżki przejścia, małą architekturę i z takim wglądem na przyszłość, aby odtworzyć bramę taką, jak jest od strony wieży Świętej Anny, jak była pierwotnie też w tym miejscu, z pięknym widokiem na Chełmiec, wygasły wulkan. Będzie to drugi etap inwestycji. Jak funkcja obiektu na tą planowaną przebudowę wygląda? Zachowujemy oczywiście główne wejście do obiektu z portyku wejściowego, z waloryzacją tego wnętrza, dodaniem rzeźby nowej, z naprawą rozwiązań, ale robimy też bardziej sprawne i czytelne wejście od strony parku, tak żeby to wejście było udrożnione z drzwiami na fotokomórkę i z możliwością dostępu osoby niepełnosprawnej. Sam obiekt dzielimy na takich kilka stref. Strefa ogólnodostępna, gdzie mamy szatnie, gdzie mamy hol wejściowy z recepcją, z planowaniem zabiegów.
Natomiast od strony parku wprowadzamy dodatkową funkcję, która wcześniej nie istniała, restauracja i z wyjściem z tej restauracji z tyłu na tarasik możliwość gastronomii zewnętrznej.